Siemano. Dzisiaj nie będzie testu, dzisiaj będzie poradnik. Poradnik o zakupach, o reklamacjach, o tych wszystkich innych meandrach, które później musicie znosić, bo niektóre sklepy stosują taktykę sprzedaj, zapomnij, a powinni się wami opiekować przez następne lata po zakupie. Oczywiście tyle, ile trwa gwarancja. Co robić? Kupiliście uszkodzone. Na przykład Karotech ostatnio kupiła sobie akumulator do drona, który był uszkodzony, był wybrzuszony. Dla tych, którzy nie wiedzą, akumulatory nie powinny być wybrzuszone, bo to grozi wybuchem, to grozi zniszczeniami, pożarem i tak dalej. Co możecie zrobić w tym momencie? Mały, krótki rys historyczny. Ojciec przez całe życie pracował jako elektryk, elektronik na stoczni. Był kontrolerem jakości. Przywiązywał bardzo dużą wagę do szczegółów, do wszystkiego. Wszystko musiało po prostu działać. Tak? Generalnie na statek idą rzeczy, od których jest zależne w zasadzie życie ludzkie, więc to musi być dokładnie sprawdzone. No i niestety ten perfekcjonizm ciągnie się przez całe życie. Notabene życie dostarcza mu powodów, ponieważ na przykład idziesz do sklepu, kupujesz sobie piankę do golenia, naciskasz przycisk, a pianka nie leci. Okazuje się, że nie ma gazu. No i taki właśnie przypadek trafił ojca. Idziecie do sklepu, kupujecie jakieś krzesła z Ikei, okazuje się, że nie ma tam elementów. Kupujecie co innego, okazuje się, że znowu jakieś uszkodzenie, coś tam nie działa. Generalnie tak to wygląda i niestety przyszło to w genach, mam wrażenie, na mnie. I też mnie to spotyka, praktycznie na każdym kroku. Nie ma miesiąca, jeżeli coś kupuję, żebym nie dostał uszkodzonego, wybrakowanego albo niedziałającego tak jak trzeba. Długo się zastanawiałem, czy powiedzieć wam, jaki sklep mi ostatnio zrobił numer i reklamacja w nim trwała prawie 2 miesiące i stwierdziłem, że wam powiem, ponieważ nie robię im czarnego PR-u. Ja nie kłamię na temat tego, co się wydarzyło. Mówię tak, jak było, zgodnie z prawdą i dokumentami, które posiadam w wszystkich mailach, wszystkich billingach, rozmowach i tak dalej. Sklep ten nazywa się morele.net i zakupiłem tam jakieś 14 miesięcy temu mniej więcej odkurzacz Xiaomi G10. Odkurzacz ten to jest odkurzacz pionowy, ręczny, na akumulator, na stację dokującą. Jeden z fajniejszych zakupów, jeżeli chodzi o tak niską cenę i taką funkcjonalność. Uszkodził się w nim akumulator. W skrócie, prawdopodobnie jedna cela padła, pracowała na zwarciu BMS, nie mógł tego wszystkiego kompensować. Akumulator ładował się w kilkadziesiąt sekund, rozładowywał równie szybko. Akumulator sprawdziłem na innym odkurzaczu, który miał identyczny akumulator. Identyczne było również zachowanie tego akumulatora. No i dobra. 3 grudnia 2021 roku złożyłem reklamację z jednoczesnym pytaniem: drogie Morele, czy mogę wam wysłać sam akumulator, ponieważ jest uszkodzony, reszta odkurzacza jest sprawna, bo sprawdzałem, odkurzacz na innym akumulatorze i działa, akumulator na innym odkurzaczu i nie działa. Dostałem informację, proszę o numer seryjny. Wysłałem numer seryjny, dostałem informację, spoko, jasne, wysyłaj pan sam akumulator. Dopiero 7 grudnia zostało przyjęte zgłoszenie na odbiór tego akumulatora ode mnie, ponieważ Morele działa w ten sposób, że wysyła kuriera po sprzęt. Bardzo fajny, bardzo miły gest, nie musicie nic robić ani płacić. Towar został doręczony, z tego co widzę, do sklepu 9 grudnia. Do sklepu zadzwoniłem 14 grudnia i nie uzyskałem informacji, co się dzieje z tym akumulatorem. Dopiero 16 grudnia sklep mi odpisał, że do tego typu reklamacji jednak muszę odesłać im cały odkurzacz. Okej, spoko. Oni tego nie serwisują, serwisuje to zewnętrzny producent. Tylko dlaczego się nie zapytali wcześniej tego zewnętrznego serwisu, co muszą dostarczyć? No, trochę głupio, bo od 3 do 16 to już minęły prawie 2 tygodnie, a ja jestem bez odkurzacza, przypominam. W każdym razie wkurzyło mnie to, że 16 grudnia napisałem do nich informację za pomocą formularza online, że chcę zwrot pieniędzy, że nie interesuje mnie ta reklamacja już, że to za długo trwa, że mówili, że mogę, teraz, że nie mogę. I na to pismo nie otrzymałem odpowiedzi do dnia dzisiejszego. 17 grudnia zostało zlecony odbiór reszty odkurzacza, który to odbiór nastąpił dopiero 20 grudnia 2021 roku. Przypominam, minęło już 17 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. 21 grudnia sklep posiadał już całość reklamowanego towaru. 22 grudnia, wedle informacji, jaką mi przekazano, której nie mogę w żaden możliwy sposób zweryfikować, sprzęt został wysłany do serwisu Xiaomi. Tylko teraz pytanie, jakiego serwisu Xiaomi? Ponieważ są dwa oficjalne, których dane są w sieci, które można bez problemu znaleźć. Dzwoniłem do obu, podawałem numer seryjny odkurzacza, model. Mówili, że żaden taki odkurzacz do nich w ciągu ostatnich miesięcy nie trafił.
Więc nie mam pojęcia, czy oraz gdzie, jeżeli w ogóle, Morele wysłała mój sprzęt. Nie będę wam teraz mówił, jak dokładnie wyglądał mój kontakt ze sklepem Morele w ciągu praktycznie całego stycznia 2022 roku. Niech was zadowoli tylko informacja, że dzwoniłem tam kilka razy, wymieniłem z nimi kilkanaście maili. 24 stycznia straciłem po raz kolejny cierpliwość i stwierdziłem, że naprawdę już mam dość serdeczny tej całej reklamacji. Zadzwoniłem do Morele i zapytałem się, co się dzieje z moim sprzętem. Pani konsultantka powiedziała mi, że nie wie. Więc generalnie dowiedziałem się tyle, że nic się nie dowiedziałem. Co ciekawe, w magiczny sposób pół godziny później dostałem informację o pozytywnym rozpatrzeniu mojej reklamacji. Przedstawiono mi trzy możliwe drogi, wymiana na nowy, zwrot środków, przepisanie środków do nowego zamówienia. Generalnie po tej całej hecy, naprawdę ostatnie co miałem ochotę, to mieć cokolwiek do czynienia dalej ze sklepem Morele. Dodam wam tylko, że wcześniej w Morele, jakoś tak w połowie 2021 roku, kupiłem w Morele kartę rozszerzeń USB-C do komputera pod port PCI Express i kamerę internetową, która właśnie była pod USB-C. No i dużo mówić, sprzęt ten nie współpracował z moim komputerem, musiałem go odesłać. Odesłałem, dostałem zwrót pieniędzy tylko za kamerę, potem skontaktowałem się z nimi po raz kolejny, dostałem zwrót pieniędzy za kartę, dwa miesiące później dostałem informację, że mój zwrot już jest zlecony, że niedługo otrzymam pieniądze, co było bardzo ciekawe, bo dwa miesiące wcześniej dostałem w końcu już resztę zwrotu, więc zadzwoniłem do nich, zapytałem, dlaczego chcą mi drugi raz zwracać pieniądze za towar, który już im odesłałem. Stwierdzili, że jakiś tam był bałagan w systemie. No i dobra, spoko. Tak więc podsumowując, po ponad 16 telefonach, 20 mailach i prawie dwóch miesiącach bez odkurzacza sklep łaskawie zwrócił mi pieniądze, co nastąpiło 26 stycznia. I teraz przypomnę, 3 grudnia 2021, 26 stycznia 2022. To był okres, w którym ja nie miałem mojego towaru, on był niesprawny, a niesprawny był już wcześniej, tak? Bo ten akumulator praktycznie nie nadawał się do sprzątania w żadnej opcji, ani turbo, ani zwykłej. Tak jak wam mówiłem, podałem nazwę sklepu morele.net ze względu na to, że sytuacja ta miała miejsce, że sytuacja ta nie jest przeze mnie wymyślona, że to nie są fałszywe dane. Wszystko to się zdarzyło. Rozumiem okres świąteczny. Rozumiem, że sklep jest naprawdę duży i współpracuje wirtualnie z innymi podmiotami. Koniec końców wybrałem zwrot pieniędzy i odkurzacz nowy, identyczny jak ten poprzedni, kupiłem w sieci Alto. To jest X.com, tylko że bardziej zajmuje się takimi sprawami mniej elektronicznymi, bardziej AGD. Tak bym mógł to streścić. Z X.comem ani Alto nie miałem nigdy problemu, więc zaufałem im, mimo tego, że odkurzacz był troszkę droższy u nich, ale szczerze, moje nerwy nie są warte kilkudziesięciu złotych oszczędności, tak? W tym przypadku. I teraz rada dla was. Co robić? Jak się uchronić przed takimi sytuacjami? Przede wszystkim wszystko na piśmie. Zawsze powinniście mieć tak zwaną dupokrytkę. Czyli wysyłacie, nie wiem, dzwonicie zgłoszenie, robicie przez telefon, proście potwierdzenie na maila. Albo piszcie potwierdzenie na maila, tak? I zatrzymujcie sobie tego maila. Wydrukujcie sobie go, jeżeli to jest ważna sprawa. Ale miejcie wszystko na piśmie. Jeżeli składacie reklamację fizycznie w sklepie, najlepiej od razu podać, jakie macie roszczenia, jakie macie oczekiwania związane z tą daną reklamacją. To bardzo ułatwia, powiedzmy, że wymuszenie na sklepie zajęcia się tematem, a nie zostawienia go, tak? Bo jeżeli złożycie pismo, na przykład zepsuje wam się coś w pierwszym roku, w ciągu pierwszego roku od zakupu, macie coś takiego, takie narzędzie jak wada ukryta w produkcie istniejąca w momencie zakupu. To jest taki długi termin, ale sobie go wygooglujcie, zobaczcie, o co tam chodzi. W skrócie, w momencie, w którym coś wam się uszkodzi w pierwszym roku, można domniemywać, że wada istniała w produkcie w momencie, kiedy to kupowaliście i teraz sklep musi udowodnić, że wy to uszkodziliście. Tylko tak, prośba dla was, nie nadużywajcie tego prawa. Jeżeli macie telefon i rzucicie go na glebę i wam pęknie, tak, w pierwszym roku użytkowania, uwierzcie mi, serwisy bez żadnego problemu znajdą dowody na to, że telefon wam spadł. Ale jeżeli telefon sobie leży na stole i nagle usłyszycie pyk, patrzycie na telefon, a tam nagle wielka rysa przez ekran i ekran wylał, to w tym momencie na telefonie nie ma żadnych fizycznych śladów, że z telefonem było robione cokolwiek, nie ma żadnych ugięć, wygięć, uderzeń, ani innych pierdół, więc możecie to reklamować. Jeżeli wam powiedzą, że to wy zniszczyliście telefon, to możecie prosić ich o to, żeby podali wam dowody na to. Tak czy inaczej,
Składając takie pismo z roszczeniami, sklep ma 14 dni kalendarzowych, a nie roboczych. Nie ma czegoś takiego jak dni robocze. Są dni kalendarzowe, koniec, kropka, tam nie ma nawet dyskusji. W każdym razie sklep ma 14 dni kalendarzowych na odpowiedź. Jeżeli wam nie odpowie, oznacza to z automatu, że się zgadza na wasze roszczenia. Czyli jeżeli napiszecie w roszczeniach, że chcecie zwrot pieniędzy oraz nową sztukę towaru, a sklep nie odpowie w ciągu 14 dni, mają obowiązek wam oddać pieniądze i dawać nową sztukę. Mimo tego, że de facto czegoś takiego w polskim prawie nie ma. To jest wasze roszczenie. Nie odpowiedzieli, ich wina, tak? Ale takie pismo składajcie w dwóch kopiach. Najlepiej proście sprzedawcę, jeżeli fizycznie składacie to osobiście, proście sprzedawcę o podpis, datę, informacji otrzymałem i pieczątkę sklepu. Czyli otrzymałem podpis, data, pieczątka. I to macie mieć na swojej kopii. Jest jeszcze jedna taka kwestia, baterie w telefonach. Wcześniej było tak, że te baterie były objęte 6-miesięczną gwarancją ze względu na to, że mogliście sobie zdjąć tylną klapkę telefonu, wyciągnąć baterię i włożyć nową. No i okej, spoko. Ale obecnie sklepy, które wam próbują wmówić, że w waszym nowym iPhone'ie, czy Samsungu, czy Motorola, czy Nokii, czy czymkolwiek, bateria ma 6 miesięcy, możecie im powiedzieć takiego wuja, bateria ma 24 miesiące gwarancji, ponieważ jest elementem, który jest niewymienny. Sami nie możecie tego dokonać, musi dokonać tego serwis. Jest elementem wbudowanym w telefon. To tak jakby wam powiedzieli, kamera nie jest objęta gwarancją 24-miesięczną, kamera w telefonie jest objęta gwarancją miesięczną. I po 2 miesiącach wam się uszkodzi kamera i co? Przychodzicie do sklepu i mówią, że nie ma takiego numeru? Nie ma reklamacji? No więc bzdura. Baterie też są objęte 24-miesięczną gwarancją, jeżeli są elementem integralnym telefonu i są... Nie możecie ich sami wymienić jako użytkownicy, oczywiście bez użycia jakichś tam odpowiednich narzędzi, tak? Jeżeli chodzi o dowód zakupu często gęsto jest potrzebny praktycznie tylko do zwrotu. Musicie mieć oryginał, czy powinniście mieć oryginał. To jest skomplikowane, bo czasami trzeba, czasami nie trzeba. Przepisy nie są aż tak strasznie jednoznaczne w tym wszystkim. Tak czy inaczej, wypracujcie sobie taki nawyk brania paragonu. Zawsze bierzcie paragon. Nieważne, czy robicie zakupy w Biedronce, w Lidlu, czy w salonie Samsunga, czy w iSpocie, zawsze bierzcie paragon. Róbcie zdjęcie. Jest taki program, się nazywa Pan Paragon. Od razu rozpoznaje paragon, wypisuje tam, uzupełnia częściowo pozycje typu gdzie kupione, kiedy kupione, uzupełniacie tylko ile gwarancji i on robi też, może przynajmniej robić kopię tych paragonów w chmurze. Tak czy inaczej, naprawdę, paragon to rzecz święta, trzymajcie go, bo to jest wasz dowód na to, że coś kupiliście. Jeżeli zgubicie paragon, a płaciliście kartą, to też jesteście na pozycji wygranej, ponieważ wystarczy, że wydrukujecie tą konkretną transakcję z konta, to też jest potwierdzenie reklamacyjne. No i tak na koniec, w momencie, w którym składacie reklamację na odległość, zawsze warto wcześniej skontaktować się ze sklepem, telefonicznie albo mailowo, oczywiście preferujcie mailowo, żeby mieć tą dupokrytkę. Co musicie konkretnie odesłać, w jakiej formie, czy musicie wypełniać jakieś dodatkowe formularze, bo niekiedy trzeba zrobić zgłoszenie reklamacyjne, na jaki adres, co musi być zawarte i tak dalej. Więc myślę, że trzymając się tych kilku wytycznych, powinno wam się udać wybrnąć cało z każdej okazji. Oczywiście komentarze pozostawiam do waszej dyspozycji w przyszłym tygodniu albo za 2 tygodnie. Powinienem już dalej kontynuować recenzje. Jakie to będą recenzje? Zobaczymy. Wszystkim, którzy wytrzymali do końca, serdecznie gratuluję. Wszystkim, którzy zasnęli, nie musicie mi dziękować. Tak więc trzymajcie się i do następnego razu. Na razie, cześć.